Cześć. I witamy was. Dzień dobry. Fajnie, że kolejny dzień uznaliście za wartościowy, aby spędzić go z nami. Tak jest. Więc bardzo nam miło z tego powodu. I chcieliśmy z kolejnym bohaterem do was przyjść. Tym razem będzie to... Najgorszy teściu świata. Laban. Laban. To jest gość po prostu... Masakrycznie zły. Nie wyobrażam sobie mieć kogoś takiego w rodzinie, że tak to nazwę. No. Ale to tym bardziej pokazuje, tak, teraz mi się tak o tym myślę, że jakich mamy bohaterów, nie? W sensie, okej, Noe spoko, Elihu spoko, ale z czym musiał się borykać z Noem? Z tym całym złem, które tak jest zrobione. Elihu w sumie też cierpienia i tak dalej. I teraz mamy znowu Labana. Laban. Masakra. Cóż, tacy są bohaterowie i antybohaterowie biblijni. Dobra, czytamy. Od wersetu 20 po 31 z 29 rozdziału Księgi Rodzaj. Jakub służył więc za Rachele 7 lat. A wydał mu się ten czas jak kilka dni, ponieważ ją kochał. Potem Jakub powiedział do Labana: daj mi moją żonę, abym zbliżył się do niej, ponieważ wypełniły się moje dni. Wtedy Laban zebrał wszystkich mieszkańców tej okolicy i wyprawił ucztę. Gdy nastał wieczór, wziął Leę, swoją córkę, i wprowadził ją do niego, a Jakub zbliżył się do niej. Laban dał też swej córce Lei jako służącą Zylpę, swoją służącą. A gdy nastał ranek, Jakub spostrzegł, że była to Lea. Wtedy powiedział do Labana: co mi to uczyniłeś? Czy nie za Rachele ci służyłem? Dlaczego więc mnie oszukałeś? A Laban odpowiedział: nie mam w zwyczaju wydawać za mąż młodszej przed starszą. Spędź tydzień z tą, a dam ci także tamtą w zamian za służbę, którą będziesz u mnie pełnił jeszcze przez kolejnych 7 lat. Jakub uczynił tak i spędził z nią tydzień, potem Laban dał mu swoją córkę Rachelę za żonę. Dał też Laban swej córce Racheli swoją służącą Bilhę, jako jej służącą. Wtedy Jakub zbliżył się także do Racheli i kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył mu jeszcze następne 7 lat. A Pan, widząc, że nienawidził Leę, otworzył jej łono. Rachela zaś była niepłodna. Dla mnie... cała ta sytuacja jest chora. Totalnie. A Laban jest jakimś zły rolę totalnie. Po prostu... Co za chłop? No, w sensie nie dość, że... okej, to jest jeszcze normalne, że młody człowiek potrzebuje, nie wiem, wypracować jakieś tam... nie wiem, czy wiano się daje... Wiano chyba jest od... W każdym razie tak. Musi zapracować w tamtych czasach na córkę. No jeszcze jesteśmy w stanie to zrozumieć, że w tamtych czasach to tak działało. Dokładnie, ale skoro się już umówił na jakąś konkretną... W sensie jakąś osobę. Tak, to co trzeba mieć w głowie? Tym bardziej, że ją kochał. No właśnie. I ja mam tak... ja nie mogę... I ale i po prostu zobaczcie... Jakie to jest w ogóle wytłumaczenie? Dlaczego mnie oszukałeś? Laban zaś powiedział: a nie ma u nas w zwyczaju, aby młodszą wydawać przed starszą. I tak, ej, gościu, 7 lat. 7 lat. Czemu? Co się stało, że ta informacja wpłynęła do teraz? W ogóle też Jakub niczego sobie nie zauważył, że to ta kobieta. Naprawdę chyba jesteśmy daleko od tych czasów, żeby zrozumieć te rzeczy. Zdecydowanie, to na pewno. Ale niemniej jednak tak. Sama, powiedzmy taka, nie wiem, narracja albo sama takie stanowisko, czyn Labana jest karygodny, absurdalne, karygodny i w ogóle... Właściwie oszukał Jakuba. No tak, no nie ma co tutaj jakkolwiek to... Nie ma co. No i zobaczcie potem, jakie to konsekwencje miało w rodzinie Jakuba. To jest właściwie taki wyścig na rodzenie dzieci. To w ogóle patrzcie, ile... Laban zrobił coś tak okropnego i patrzcie, jak wielki wpływ to miało na rodzinę Jakuba. Wyobraźcie sobie, że na przykład Jakub poślubiłby tą Rachelę, którą kochał, którą po prostu 7 lat tak mu poszło w służbie za nią, bo ją bardzo kochał i po prostu chciał być z nią. I wyobraźcie sobie, że to jest nie... że tylko ją ma. I po prostu razem żyją, wszystko idzie dobrze. A w tym momencie, kiedy ma jeszcze Leę, jeszcze w dodatku dwie służące, to kobiety prześcigają się w tym, kto więcej mu urodzi dzieci. To jest w ogóle jakaś naprawdę patologiczna sytuacja przecież. I patrzcie, jak jeden czyn, jedna decyzja i właściwie jedno zdanie, w którym
Laban powiedział, że tak, wyobraźcie sobie, że powiedział to swoim córkom, że mają tak zrobić. A potem Jakubowi się tłumaczył i ile zła wyrządził tej samej dziewczynie. Też patrzę na ten 31 werset, bo on jest też taki całkiem interesujący, nie? Bo mamy tam opisane, że Bóg, widząc tą sytuację, uznał, że rozsądnym będzie, aby na ten moment przynajmniej jedynie Lea mogła rodzić dzieci, a Rachela nie. Więc spróbuję powiedzieć coś takiego, że w pewnych trudnych sytuacjach, w których my jako ludzie jesteśmy sobie winni, no bo Bóg nie ingerował w tego, żeby Laban zaczął szukiwać swojego przyszłego zięcia. Tak, dokładnie. Ale ostatecznie Bóg podejmuje decyzję, że Lea będzie płodna, Rachela będzie bezpłodna, bo to będzie niejako wyrównanie, w sensie niejako jakąś taka sytuacja, która pomoże zrównoważyć ten chory związek w jakiś sposób. A nie nam oceniać, że tak powiem, co było dobre, lepsze, gorsze do zrobienia, ale to tylko pokazuje, do czego prowadzi ostatecznie grzech. Mhm. Do czego, do jakich sytuacji, do jakiego cierpienia. Mhm. Ale że na niedomiar złego, jak myślicie, że to było dużo, to nie. Bo kiedy Jakub właściwie pracował cały czas dla tego teścia i umawiał się na zapłatę, nie? Żeby po prostu jakoś wyżyć, żeby móc służyć rodzinie, żeby stworzyć dom, który chciał. To umawiał się z teściem na różne sposoby, że konkretne owce z konkretnym umaszczeniem, czy tam kozły, będą należały do niego jako zapłata. No i Pan Bóg mu bardzo, ale to bardzo błogosławił, co nie? Pan Bóg mu dawał tych... Te owce rodziły się bardzo, bardzo... Licznie, tak. I ciekawe jest to, że Laban oczywiście jako najgorszy teściu świata zmienia zapłatę cały czas. Tak. Mówi, że teraz te owce albo kozy, teraz te zwierzaki, teraz te umaszczenie, te. Ale w tej historii jest to niesamowite, że jakby Pan Bóg nie daje się z siebie jakby naśmiewać, bo i Laban, i Jakub bardzo dobrze wiedzą, że to przez wzgląd na Jakuba, Labanowi się tak powodzi, te owce się tak rodzą, to Pan Bóg widzi tą zachłanność, tą samolubność Labana i mówi, nie. Tak nie będziemy robić, tak nie będziemy się bawić. Ale to jest w sumie takie ciekawe, nie? Bo to pokazuje, tak sobie myślę, że jak mówiliśmy kilka odcinków temu właśnie o jakiejś motywacji podążania za Bogiem. Tutaj nie mamy za bardzo jakiejś takiej jawnego przykładu, że Laban chce za Bogiem podążać, ale coś robi, żeby blisko, może nie tak nie tyle co Boga, co jego błogosławień zdać, więc tak się przysuwa, trochę tak próbuje być blisko Jakuba. A Jakub mówi tak. No właśnie. I fajnym dla mnie jest to przedstawieniem to, właśnie o czym powiedziałeś, że Bóg troszczy się o tych wiernych i nawet jeśli obecność wiernych jest błogosławieństwem, no to tak naprawdę Laban ostatecznie musi podjąć decyzję, nie? Mhm. Jeśli on próbuje podejść do Boga, próbuje z nim w jakikolwiek sposób, czy do Jakuba może bardziej, i w jakiś sposób wykorzystać to błogosławieństwo, no to jeśli to jest tylko taką koncepcją materialistyczną, materialną, no to odpada. W sensie to Bóg nie będzie ci błogosławił tylko dlatego, że nie wiem, bo chcesz błogosławieństw i no tyle? Właśnie, bo chcesz. No i jakby dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo w życiu Jakuba pojawił się ten parszywy teściu, nie? Który naprawdę popsuł mu życie i kawał życia, bo ten 21 lat, nie? Spędził u niego. Wyobraźcie sobie, przez 21 lat znosić tego człowieka, znosić tego Labana, który podmienia ci żonę, potem ciągle zmienia zapłatę, ale Pan Bóg cały czas ciebie broni. I w ogóle spójrzcie, jak Jakub się jakby dobrze zachowuje ciągle wobec niego, nie? Dalej ma do niego szacunek, dalej jest takim dla niego błogosławieństwem właściwie, nie? I to jest dla mnie niesamowite. I w ogóle ja mam takie teraz do was pytanie, że jak wy byście się zachowali w tej sytuacji? Napiszcie w komentarzach, jak wy byście się zachowali? Czy byście, nie wiem, może bili się z Labanem, czy może byście z nim rozmawiali? Tak, cokolwiek. Nie? Ale właśnie dajcie znać,
Jak byście rozwiązali? Czy zachowanie Jakuba byłoby dla was taką tą samą drogą, czy może zupełnie inaczej byście tak. Jak byście się zachowali? Tak. Ale też spróbujcie pomyśleć, jak konstruktywnie rozwiązać tą sytuację. Tak, tak. Czy właśnie to była najlepsza opcja, czy może to by się inaczej, lepiej? Kto wie? Sekcja komentarzy jest dla was. A my teraz będziemy chcieli się modlić, żebyśmy w trudnych doświadczeniach, tak kiedy ludzie często bliscy, no bo Laban był jego rodziną, no nie? Tak. Zanim nawet się z nim spowinowacił, często nawet rodzina nie rozumie. Albo znaleźć za skórę. Dokładnie. Albo po prostu są patologiczni. Więc chcemy się modlić i chcemy, żebyście się też wy pomodlili o to, aby w trudnym doświadczeniu znajdywać ratunek u Boga. Abyśmy mogli właśnie Jego znajdywać. A dodatkowo, tak jak Jakub, żebyśmy często może wbrew logice, ale byli dobrzy dla ludzi dookoła. Tak jak w sumie Jezus też uczył. Dokładnie. Zło dobrym może zwyciężać, więc to może jest dobrym pomysłem. Więc to są modlitwy dla nas, a intencje dla nas, więc na początku jest wasza kolej, a potem ja się będę modlił. Drogi Jezu, chciałbym podziękować Ci za te historie, które zamieściłeś w Piśmie Świętym i chciałbym podziękować Ci za przykład Jakuba, antyprzykład Labana, abyśmy mogli uczyć się na nim. I chciałbym, Panie, prosić Cię bardzo o to, żebyś, będąc blisko naszego serca, będąc blisko naszego życia, abyś mógł nas kierować. I w sytuacjach, w których doświadczamy cierpienia, doświadczamy niesprawiedliwości, abyśmy szukali tej sprawiedliwości u Ciebie, a ludziom dookoła mogli okazywać miłość, okazywać współczucie, może zrozumienie, tak jak Ty, kiedy chodziłeś na ziemi. Nie odrzucałeś nikogo i zwyciężałeś to całe zło swoim niepojętym dobrem, niepojętą miłością. Bardzo Cię o to proszę, aby to mogło też mieć miejsce w naszym życiu, a wiemy, że jesteś w stanie to zrobić, bo jesteś wszechmocnym Bogiem. Amen. Amen. Kochani, oglądacie zasilacz? To teraz czas, żebyście byli przedłużaczem tego zasilacza. Udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie, podsyłajcie, róbcie wszystko, co możliwe, żeby uczestniczyć razem z nami w tej misji. I do jutra. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć.